Sztuka ludowa w powiecie kamiennogórskim od zawsze była ważnym elementem życia codziennego mieszkańców. Miejscowi, wykonując rękodzieła, odpoczywali po ciężkiej pracy, dbając jednocześnie o kultywowanie swych lokalnych tradycji. Na ślady rękodzieła artystycznego w Kamiennej Górze i okolicach możemy natknąć się właściwie na każdym kroku. Co więcej, okazuje się, że sztuka ludowa ma się dobrze i wciąż jest wytwarzana. Jesteśmy dziś w Przedwojowie koło Kamiennej Góry, a konkretnie w Świetlicy Wiejskiej, gdzie prezentowane są prace pana Władysława Rybki, który od lat zajmuje się rzeźbieniem w drewnie. Skąd ta miłość do sztuki? Więc do sztuki od małości mam zamiłowanie. Malarstwo, rzeźba mnie interesowały ciągle. I do tej pory, prawda, byłem nauczycielem, uczyłem dzieci tej sztuki, a obecnie prowadzę taką swoją po prostu dłubankę w drewnie. Czy miał pan jakiegoś mistrza, który pana uczył, czy jest pan tak zwanym naturszczykiem? O tych ptaszkach to tylko jednego człowieka znałem, który to trochę umiał rzeźbić, a resztę to ja sam sobie dopracowuję. Ulubionym motywem pańskich prac, łatwo zauważyć, są ptaki. Skąd ta miłość do tych latających stworzeń? No, ze wsi pochodzę i to mnie interesowały i zwierzęta, i ptaki, i dlatego po prostu chcę to kontynuować dalej. Do produkcji używam drewna świerkowego. Świerkowe drewno musi mieć drobne słoje, które pozwalają później ciąć listeczki, czyli piórka. Po zrobieniu takiej beleczki kształtka wychodzi później taka. Odrysowuję i wycinam takie rowki zwykłym nożykiem. Następnie taką wyciętą kształtkę tnę na drobne listeczki, czyli na piórka. Tych piórek wychodzi 15, 20, różnie to zależy od szerokości skrzydełka, które robię. Podobnie z tego samego drzewa robi się korpusy. Tak to się rozkłada i zakłada się na drugą stronę. I powstaje kształt ogonka upawia. Wycięty jest taki rowek i już gotowy paw może być, jeżeli zastosujemy mniejsze skrzydełko. Następnie maluje się główkę. No, można różne po prostu malowania jeszcze wykonać na drewnie. Każda z rzeźb wykonana przez pana Władysława Rybkę jest niepowtarzalna. Drewniane ptaki to kolejny cenny produkt lokalny powiatu kamiennogórskiego. Jeśli mają państwo ochotę na spotkanie ze sztuką ludową, to zapraszamy do Przedwojowa.